Widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy grali 3 challenge. Dosłownie 3. Mamy na każde challenge 3 próby. No i jak nie wykonam danego challenge w 3 próby, no to kara jest taka, że muszę rotać unikalną rangę na Discordzie. Także zostawcie łapkę w górę, który jest za mną, no i zapraszam do oglądania. W pierwszym challenge'u chodziło o to, że muszę wylądować na biomek z bólem, następnie zebrać nową pompę i nie mogę używać innej pompy niż tej nowej i być w top 10. To jest takie szczegółowe wyjaśnienie, bo później zauważyłem, że tego nie wyjaśniałem, że tu macie szybkie wyjaśnienie. Nie mogę wyjść z biomu żywowego, mieć pompę, tylko nową pompę i być w top 10. Także wbierzemy sobie... O, widzę, że ktoś ma ten sam pomysł. O, Jezu, snajperka. A kusi. Ej, ale nikt nie powiedział, że nie mogę niszczyć tego. Oczywiście leczenie jest dowolne. Snajperkę wyrzucam. Zmieniam trochę taktykę. Muszę najpierw znaleźć pompę, dopiero będę dojeżdżać. Au, trafiliśmy, no niestety. Bardzo leczenie się przyda. Oczywiście z wody też nie mogę korzystać, więc dostanie się do pewnych rzeczy. Takich jak tam, no to jest ciężko. No ale challenge to challenge. O, mamy pompę, no i świetnie. Jeden rower już mamy, także idziemy się bić. Lekkim laskiem. Oczywiście kilofa też używać nie mogę, bo to jest jakby kilof zadaje damage. Wszystkie rzeczy, które zadają damage'a poza pompą, nie mogę używać, także... Bardzo ciekawie ogółem. Nie widzę nikogo. Oj, leży pierwszy typ. Pięknie, teraz muszę się ulecieć, bo mi zadał totalnego loła. Zawsze to. Kolego, po co tak strzelasz tym pistoletem? Już chyba jakiś challenge miał, bo strzelał pistoletem. Dobra. Na chwilę obecną mamy jakąś stację tu. Nie wiem. Ale chyba muszę wziąć tą. Nie no, muszę. Dobra. Jedna pompa. Musimy wygrać grę pompą. Nie wiem, czy to jest realne. Ale musimy przynajmniej być w top 10. Także jeżeli będziemy w top 10, to challenge zaliczony. Okej. I no. Ej, wędka, przyda się, tylko za co ją wziąć? Nie mam pomysłu. Ja może się po nią wrócę, wyznaczyłem sobie. Właśnie ona mi jest potrzebna. Co tu najmniej leczy? Niby to, ale mam dwie. Strefa szybciej bije, dobra, weźmy to. Idziemy łowić. Łowi się coś, czy nie planuje? Dobra, fajnie. O, naprawdę. Jeden płaszczak. Dobra, próbujemy dalej. Dobra, na rybki. Mamy też jeden problem, bo burza w tym sezonie bije więcej niż wcześniej. Więc trzeba się zastanawiać. Dobra, mamy kolejną rybeczkę. Dobrze. No i zaczyna bić. Dobra, 5 osób jeszcze.
i challenge będzie zaliczony. Mam tu kilka rybki trochę. Myślę, że na luzie. Strefę mamy tutaj. Strefa jest 600 km od nas. Ale jeszcze spróbujemy dograć ten challenge. Może mi się to 5 nawet uda. Jedno jest pewne, że damy radę. Mam jeszcze... Chociaż nie wiem, czy... Fajnie by było, jakby ta jedna osoba jeszcze zginęła w formalności. Mam 7 rybek. Jak mi się to nie uda, to będę zdziwiony. Challenge mamy oficjalnie zaliczony. Także, jak widzicie, jest 9 osób, w tym ja jeden, więc mamy 8 osób. No i ostatnia rybka, nie? Wiecie, o co chodzi. Także challenge zaliczony. Ja może się już po prostu zabiję. Będzie prędzej. Także widzimy się w drugim challenge. Drugi challenge będzie polegał na tym, że będę miał, jak widzicie, tutaj w szafce ulubionych mam postawione 6 skinów. Każdy jest w odpowiednich 3 rzadkości i polega to na tym, że taką klasę, którą to będę musiał używać takiej broni, myślę, że widzieliście to już. Natomiast jeżeli się trafi taki mroczna seria, to jest po prostu dowolny. Także no, no proszę. No dobra. No, także... mamy tutaj niebieskiego klasy rzadkości skina, więc mogę używać tylko wyłącznie niebieskich broni. I mam pomocnika obok siebie zaraz. Na szczęście mam PM-a. Udało mi się, Jezus Święty, ale mnie zaskoczył, nie? Weźmy tą pompę, ale mnie zaskoczył, nie? Na szczęście. O, mamy kolejnego typa, widzę. A to amator jest. Poradzi sobie lepiej. Nie ma co przeładowywać pistolet, rewolwera, bo to jest po prostu przegrana. Dobra. Fart akurat był taki, że trafiłem na tą broń. Nie musiałem za nią latać, ale to dobrze. Lecimy na Tilted. Czemu nie? Zabawa to zabawa. Mamy dużo prób. Swoją drogą. Widzę tu chyba typa. A, tak myślałem. Koleżkę. Oj, oj, oj. Chodź tu. Zaczyna szybcy i wściekli. Zaczynają się. No i zabiliśmy. Łatwiutko. Tu mieliśmy jeszcze plecy. Trzeba je ogarnąć szybciutko. No, wiedziałem. No i pięknie. Fioletowy nie mogę broni, ale potki mogę wziąć, chociaż wolę leczenie wziąć. Mamy tam kolegę. O ty kurde ty, widział mnie. A. No to niestety, pierwsza próba nie zaliczona. Lecimy do drugiej. Kolor zielony, to jest prosty kolor do zdobycia. Widzimy sobie tutaj przy łowiskach, będzie chyba najlepiej. Swoją drogą nie wiedziałem, że jeszcze zostało te rzutnie. To w sumie dobrze. No jak widzicie, na sam start mamy PM-a, młota. Wezmę ją, może ją ulepszę.
Upgrade. O, nie muszę lepszyć. Dobra, mamy pompę. W sumie tą fajniejszą. Ciekawszą. Impulsy. Nie mogę impulsów. Dobra, chyba lecimy. Tutaj może się biją. Bo Rekin sam mówi za siebie chyba. No i tak myślę. W drugiej próbie. W drugiej? Czekam, w trzeciej próbie. I ostatniej. Także mamy ostatnią próbę. Tutaj mamy ostatnią próbę. W drugim challenge'u, bo będzie jeszcze jeden. Co prawda tamten challenge poprzedni był cięższy niż ten, ale mamy teraz bronie fioletowe. Więc ciekawie się trafiło akurat. Jest mały problem. Nie widziałem, przynajmniej ja jeszcze nie trafiłem nigdy na początku tego sezonu żadnej niebieskiej broni, fioletowej broni. Znaczy się. Przynajmniej wypiję sobie płotkę. Spróbujemy znaleźć. Jak nie, to będzie po mnie. Lego, sprzedajesz może coś? Nie. Dobra, może tutaj dasz też nic, kurde. Ale mały problem. Będę musiał skill opowić. Chyba. I to wychodzi. Nie mam tu żadnej lepszarki. A typy zaraz same się zbiorą. Okej, udało mi się zabić kilofem. Zadałem obrażenia, pomyliłem się. Niestety. Ale przymnijmy na to oko. Powiedzmy. Bo zadałem ciosa. Czekamy, widzowie. Bo nie mało paliwa, musimy uciec. Nie mam wyboru, muszę uciekać. Mam 11 HP. Nie mam żadnej fioletowej broni. Rzut, uratuj mnie. Dobra, tyle, że już uciekłem. Teraz tylko... Mamy mały problem. Jeszcze nie spadł. Damy sobie radę, ale to była przepiękna akcja. Akurat płatkę wypiję, to podlecę do tego wrzutu. Potrzebuję cokolwiek, jakąś się tą broń. Ojojoj. Wiecie co? Spróbujemy. Chyba moja okazja. Spierdzielamy sobie. Jak najdalej. Dajcie mi tą furę. Jest lepszarka. Ale nie ulepszyłem tego. Dobra, nara. Tyk. Dobra, dostał. Nara.
pancerne ściany, super, uratują mnie. Jedna osoba. Ej, te kruki fioletowe spadają mi jak z nieba. A tu znowu ten PM, to ja nie chcę. No to powiem tak. Mam już typa. Aha, kolega. Jeden kolega jest. Kto go zabił? PM. Dzięki, thank you very much. Dobra, ale kto go zabił? A, dobra, już wiem. Snajper. No i miał pompę, ale byliśmy w top 10, także drugi challenge zaliczony. Zważywszy na to, że mamy już ponad 15 minut nagrania, stwierdziłem, że po prostu skończymy na dwóch challenge'ach i po prostu druga część odbędzie się, jeżeli zostawicie łapkę, dodaję subskrypcję, jak wam się podobało. No i co, ja się z wami, że wam subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, cześć.